Witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj będzie filmik z odpakowania paczuszki, którą dostałem od widza z kanału YouTube. I jest nim szczur wodny, który wydrukował mi na drukarce 3D, słuchajcie, obudowę do tego zasilacza, który ostatnio kupiłem na AliExpressie. I z góry chciałbym podziękować Tobie, szczurze wodny, za tą paczkę, bo jest mega duża. Nie spodziewałem się, że jest tak cholernie duża. Powiem Ci, że miałem problem z wyciągnięciem w ogóle z paczkomatu, bo gościu ją wcisnął w taką skrytkę, że była no na wścisk wciśnięta. Także jak zobaczyłem, jak się skrzynka otworzyła, to powiedziałem, wow, duże, duże. Myślałem, że będzie sporo mniejsza. Także zobaczymy sobie dzisiaj rozpakowanie tego. I pokażę Wam jeszcze filmik, jak w ogóle ta paczka jest duża. Także patrzcie się, ja tutaj kręciłem filmik w kuchni. Robi wrażenie, nie? Ja się spodziewałem coś mniej więcej 4 razy mniejszego. I tutaj za chwilę będzie pokazana chyba waga, ile ta paczka waży. Także tak, już była chyba pokazana waga na samym początku. Jeszcze raz. Sprawdźmy sobie, czy będzie waga. Jest waga, 3,3 kg. No także trochę waży. I jeszcze teraz Wam pokażę na Firefoxie, o jakie obudowy chodzi. Jest taka stronka właśnie, na której można sobie pobierać tam różne pliki i drukować różne rzeczy z niej. Przełączę się tylko na Firefoxa. Zobaczcie, tutaj w ogóle do tej obudowy, jak pisałem nazwę, XYS3580, wyskakuje raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem rodzajów obudów, które możemy sobie pobrać i wydrukować na naszej drukarce 3D. Jak widzicie, tutaj mamy różne wersje, z czego bardzo fajną wersją jest ta tutaj. Ponieważ ma wyjście tutaj na trzy porty USB, po prawej stronie jest wyjście na podłączenie właśnie sobie różnych tam kabelków, na przykład typu banan krokodylek, no wiecie, o co chodzi. No i wygląda bardzo fajnie. Generalnie powiem Wam, że ta też mi się podoba, bo jest wyświetlacz jakby pod kątem, gdzie mogłoby się fajnie pokazywać właśnie z kamerką z góry, jakie są tutaj wyświetlane opcje mniej więcej. No ale cóż, ta też jest bardzo ładna. I co tu jeszcze chciałem powiedzieć? No jeszcze możemy sobie zobaczyć te wersje, jakie tutaj są. Generalnie złapałem bakcyla na drukarkę 3D. Zastanawiam się bardzo, bardzo mocno, czy nie kupić sobie na AliExpressie Endera 3 Pro na początek, żeby zacząć zabawę w drukowanie 3D, bo jest to coś wspaniałego. Dopiero teraz zaczynam jakby widzieć zalety tego posiadania drukarki 3D, tak? Kupując jakiś tam sprzęt na AliExpressie, czy tam w ogóle coś nam się popsuje w domu, możemy sobie to bardzo szybko odtworzyć. I to jest bardzo, bardzo wielki plus. Dobra, przejdźmy sobie teraz do rozpakowania tej paczuszki. No centralnie, nie mieści się w kadrze spora paka, 3-kilowa. I razem z Wami zrobię unboxing tej paczuszki i zobaczymy sobie, co tam powkładał ten szczur wodny do środka. Chociaż ja już powiem Wam szczerze, że na gadu-gadu niechcąco mi się zdradził troszeczkę z zawartością, ale powiedział, że jeszcze mi nie napisał wszystkiego, także może być ciekawie. Nie no, szok. Nie dowierzam, że przyszła do mnie jakaś paczka w ogóle od widza z YouTube'a. Centralnie. Najpierw sobie ją rozetniemy z tej folii. Taki mam kiepski ten nożyk jest, wiecie. Wezmę swój uniwersalny do tapet nożyk, którym to otworzymy. Będzie szybciej chyba. Także, no pewnie, że szybciej. Rozetniemy sobie najpierw ją po bokach. Słuchajcie, karton spory. No naprawdę. Centralnie męczyłem się, żeby ją wyciągnąć z paczkomatu. No wyobrażacie sobie to? Dobra, wróćmy sobie ją w ten sposób. Ja sobie ściągnę tą folię. I jak ją tutaj zacząć otwierać? Patrzę się. Dobra, tu jest góra. Także otworzymy sobie ją od tej strony.
i zaczniemy wyciągać rzeczy, które on tam upchał. Ja pierdziel. Normalnie ząk na maksa. Słuchajcie, pierwsza paka zapakowana w coś takiego. Ja będę na razie odkładał na bok to wszystko, żeby powyciągać z tej paczki. Ja pierdziele, patrzcie ile tu tego jest. Następna jakaś paczuszka mała. O ja. Tutaj następna. Trzecia. Czwarta. Zwariował, no. Czwarta. Piąta. Ja pindole. Słuchajcie, a to jeszcze jest nie koniec. Fajne gąbeczki. Piąta. O ja pierdziele. Szósta. Jezu, ciężkie coś. Coś ciężkiego. Szósta. Siódma. Ja nie mogę. O ja. I ósma. To jest ciężkie. To waży przynajmniej z 2 kilo. Dobre. Ja pierdziele. Co? Wyłożę to wszystko tutaj na stół. Żeby wam pokazać. Ja już mam wysunięty prawie stół na maksa. Okej, okay, tak będzie. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. To cała sterta paczek. Nie no, jestem naprawdę rozwalony na części pierwsze. Dobra, zaczniemy sobie może od tych najmniejszych takich, czyli od tego maleństwa. Rozpakujemy, co tutaj kryje się za niespodzianka. Także ja będę próbował to jakoś tak delikatnie najpierw otworzyć. Tu widzę, że jest w tą stronę. Dobra. Oj. Popatrzcie się. Mamy piękną jakąś obudowę zieloną. Podejrzewam, że wydrukowaną właśnie z tej drukarki 3D. Ja postaram się wam zrobić tutaj lepsze jakieś zbliżenie. Na makro trybie, tylko sobie włączę ustawienia. A jeszcze mi się ten. Poczekajcie chwileczkę. Muszę się dostać do menu. Dobra, jest. I teraz tak, gdzie tutaj było autofocus? Autofocus, makro. No i zobaczmy sobie w trybie makro tą obudowę. Zastanawiam się, co to jest w ogóle za obudowa, nie? Albo wejdźmy jeszcze w ten normalny tryb, żeby więcej było widać. O, coś takiego. Słuchajcie, obudowa. Tylko ja w dalszym ciągu nie wiem, do czego to jest obudowa. Tak szczerze mówiąc. Wow. Czyż, aha, chyba to, co mi właśnie pisał w gadu-gadu. Nagroty. Słuchajcie, zaraz to wytestujemy, jak to w ogóle działa. 2, 4, 6, 8, wejść. Ja sobie wezmę moje groty, albo wiecie, co bym wziął? Grota od T12 też. I sprawdził, jak to się tutaj będzie to sprawowało. Już momencik, wyciągam tylko groty. Na razie wolę groty od takiej standardowej lutownicy typu M900 czy 900M, już nie pamiętam, jak to się tam mówi. Popatrzcie się, wkładam pierwszy grot, dobre to jest, drugi grot, trzeci grot, nie no, te 12 tutaj nie wejdzie, bo są po prostu za długie, czwarty, piąty, już mi się to podoba, no genialne, patrzcie jak pięknie. Obudowa na groty. No tego sobie nawet nie wyobraziłem, że można takie cudeńka drukować. Fajne. Nie, no zamawiam drukarkę, kurde. Jak tylko uzbieram kasę i zamykamy w czymś takim. Tu jeszcze możemy sobie dać jakąś fajną naklejkę. Też wydrukowaną. Albo nawet wydrukować jakiś napis. Groty. No coś fajnego. Bardzo fajne. Można sobie postawić coś takiego na biurku. Jak mamy jakiś warsztat, gdzie sobie majsterkujemy. No i co? I bierzemy grota, pach, wyciągamy, wkładamy, zamykamy sobie. Wszystko wygląda estetycznie, pięknie. Nawet do kieszeni można sobie takie pudełeczko z grotami włożyć, żeby gdzieś tam na przykład, nie wiem, jak jedziemy na jakąś akcję z lutowaniem, wyciągnąć z takiego pudełeczka. Szurze wodne.
Wielki plusik za takie coś. Super, naprawdę, sprawa. Kładę już sobie od razu tutaj na biurko. Kurde, no, pokażę wam, w czym te groty u mnie leżały. W takim pudełku, w takim burdelu. Także teraz będą miały swoje miejsce, te grociki. Zarąbista sprawa. Dobra, lecimy z następnym usmakowaniem, czyli tą paczuszką. Tutaj rozetniemy. I teraz tak, gdzie tutaj jest otwarcie jakieś, żeby to otworzyć? Aha, tutaj, z tej strony. Trzecia rzecz, czy druga rzecz, którą otwieramy? Następne coś podrukowane. O, ja pierdzielę! Nie no, kocham cię normalnie. Patrzcie, fajowe. No to mnie teraz rozwaliło. To jest przepiękne. Na jakiś kurde ten SMD rzeczy czy coś powkładać. Nie no, to jest zarąbiste. Kurde, jeszcze to można, jak można to łączyć chyba tutaj w jakieś takie moduły, nie? Tak? Dobrze, ja tutaj patrzę. Nie chcę tego zepsuć. Ale tutaj chyba to można łączyć, bo to jest coś takiego. Ja wam to pokażę bardziej dokładnie może. Popatrzcie się, no. I wiecie co? Tutaj. Patrzcie, to jest tak zrobione. Mega, ale to jest zarąbiste. Kurde. Tylko zastanawiam się właśnie, co tutaj jeszcze powrzucać. Jakieś rzeczy, ale to jeszcze sobie myślę. No na pewno coś z elektroniki, jakieś rzeczy SMD typu. I sobie tylko otwieracie, bierzecie pensetę w rękę, wyciągacie. Powiedzcie w ogóle, jakie byście mieli pomysły, jakbyście mieli coś takiego w domu, na co to wykorzystać? Do czego to byście wykorzystali? Podejrzewam, że 90% osób powie pewnie, że na jakieś właśnie elementy SMD, rezystory, kondensatory. A może ktoś ma jeszcze ciekawszy pomysł, także nie no, drukarka 3D. Dopiero teraz, jak tak wiecie, mam w ręce jakiś przedmiot z takiej drukarki, daje mi to taki obraz potęgi, jaką jest drukarka 3D. Chociaż wiecie, że to długo drukuje, to i tak efekt końcowy jest po prostu rozpierdzielający. Dobra, teraz może tą paczkę. Zastanawiam się, bo chciałbym obudowę do właśnie tego zasilacza na końcu wam pokazać. No dobra, zobaczymy teraz tą paczuszkę. Gabarytowo wygląda właśnie coś jak pod tą obudowę. Słuchajcie, jak będę widział, że to jest może pod tą obudowę, to ja ją odłożę na bok, bo chcę zostawić taką wisienkę na torcie na sam koniec. Także wybaczcie, ale biorę ją na chwilę za kadra. Tak, to jest właśnie ta obudowa. Dobra, ona pójdzie na samym końcu, żeby trzymać emocje w napięciu. Także lecimy sobie teraz z tymi innymi paczkami. Ta jest cholernie ciężka, to ją przed ostatnim otworzymy. No, zobaczmy sobie takie. Będę brał takie lżejsze. No, tu już widać też coś zielonego, czyli kryje się w środku jakaś też rzecz wydrukowana z drukarki 3D. Otwieramy sobie to i uwaga, co tym razem kryje wnętrze? Tutaj jakaś zaślepka. Słuchajcie. Gąbeczka w środku. Ho, ho, to jest jakiś element czegoś tam. Czyli jest jeszcze do tego druga połowa. Słuchajcie. Podejrzewam, wiem już, co to jest. To jest obudowa do lutownicy T12. No genialne. Powiem wam, genialne. Zielony kolor, tak? Ale tą obudowę możecie obkleić, na przykład takie są do naklejania różne imitacje różnych powłók, na przykład z karbonu. No przeróżne. W kasorabie można kupić tego do wyboru, do koloru. Ale obudowa pod T12 to jest. Na pewno. Gdzieś jest jeszcze druga część do tego. Także ja sobie papier wrzucę do środka. Druga część podejrzewam, że będzie tutaj, w tym. Gabarytowo nawet pasuje. Także jestem na 100% pewny, że tutaj będzie druga część tej obudowy.
Zobaczmy sobie, jak to będzie wyglądało po złożeniu. Dokładnie, już coś chyba zielonego widzę. Zielono. Wiosna idzie, musi być zielono. Dobra. Patrzcie się. Tutaj przyklejone jest taśmą jakąś. W ogóle fajna taśma jakaś. Taka. No, taka. Pierwszy raz widzę taką jakąś formę taśmy, tej niebieskiej tutaj. To wygląda jak taśma papierowa, czy co? Tak, to jest jakby taka papierowa taśma. Ale niebieska, fajna. Dobra. Popatrzcie się, tu mamy drugą część, czyli to będzie pewnie gdzieś tutaj z tyłu się montowało. W ten sposób. Przód mamy od stacji, domyślam się, że idzie tak. I teraz to wszystko trzeba złożyć. I mamy obudowę. Coś pięknego. Nie no, no obudowa do stacji T12. Do środka wrzucacie jakiś, kurcze, jeżeli by się udało upchać tutaj zasilacz. Bo nawet są chyba mocowania na jakąś płytkę. Tak się domyślam. No i tutaj macie, chyba że to, nie, to nie jest tak, dobra, ok. Tutaj można też sobie wyciąć jakąś fajną naklejkę pod to, zrobić opis na przykład, wyjście. Tutaj jest regulacja na potencjometr, tutaj chyba jest na diody, z tego co się orientuję, bo ten wyświetlacz taki, tylko nie wiem czy to jest pod wersję OLED, bo są wersje tych płytek z T12 pod OLEDa i pod taki normalny cyfrowy wyświetlacz, trzysegmentowy. Także obudowa pod stację T12 zarąbista. W ogóle zamówię sobie obudowę pod T12, znaczy nie obudowę, tylko samą tą elektronikę do tej stacji T12, bo już to miałem zrobić kiedyś i nie wiem dlaczego tego jeszcze nie zrobiłem, a mógłbym sobie przecież bez problemu taką stację, no teraz będę mógł z obudową, aż się prosi, żeby zamówić stację T12. Dobra, rozpakowujemy następną paczkę. Poczekajcie, może... No, to też jest ciężkie. Także najpierw tą, zobaczymy. Z ciekawości. No, co za piękny dzień dzisiaj. W sumie wam powiem, że... piękny dzień. I niepiękny, bo dzisiaj niestety, ale miałem pogrzeb. A to już mówię tak na marginesie całkowicie. Dobra, zobaczymy sobie tą paczkę. Tutaj jest jakiś tej. Słuchajcie, no nie. No nie, wierzę. Penseta, tweezer, prawdopodobnie kupiona na AliExpressie, bo też widziałem coś takiego kiedyś. Ha, fajne, fajne, dziękuję ci szurzowodny, bardzo ci dziękuję, ale coś ci jeszcze pokażę, jakie ja mam. Kupiłem chyba za 10 zł taki zestaw w sklepie, nie wiem, ABCRC, coś takiego, nie? A ta wygięta to jest wersja właśnie tej tutaj. Takiej, też wygiętej. I tutaj pisze ESD15, no i tutaj też pisze ESD15. Mamy dwie takie same identyczne pensety, nie? ESD15, ESD15. Także, no, przyda się, czemu nie? Chociaż powiem wam szczerze, że bardzo mało używam tej zagiętej. Nie wiem dlaczego, ale większość czasu, coś tam robiłem, to taką prostą, zwyczajną używałem. Także penseta leci do penset, do tej kategorii. No i co, otwieramy to? Dobra, na razie nie. Otwórzmy sobie tą paczkę. Zobaczymy, co będzie tutaj. Trochę tego jest. Nie no, naprawdę trochę tego jest. Przecież jak ja będę robił opis z tymi czasami do filmiku, to na pewno spędzę z godzinę przynajmniej. Zatkało mnie.
Ja już wiem, co tutaj jest. Nie, przysięgam, teraz to mnie zatkało. Szczurze wodny. Szalejesz, szalejesz. Ej, słuchajcie, ja w ogóle coś takiego chciałem kupić też w Lombardzie, bo często wysiadam właśnie koło takiego Lombardu na Dworcowej we Wrocławiu i dokładnie mieli to samo. I zastanawiałem się, kurde, wziąć to, nie wziąć to, nie wziąć to, wziąć. Jeszcze tam właśnie, co mówiłem wam, to jest ten Lombard z tymi telefonami, co gościu wystawia nieraz tam na półce za 50 zł uszkodzone. I właśnie w tamtym Lombardzie kupiłem właśnie Samsunga S6 i tą Nokię Moto G6. Patrzcie się, co dostałem od szura wodnego. No kurde, taki zestaw. Ja pierdzielę. No przyda się, no do rozkręcania różnych rzeczy, jak w mordę strzelił. To jest zestaw. Czego tutaj? Nie ma nawet chyba nazwy firmy. Ale gdzieś widziałem właśnie, że pisała, jaka to jest nazwa. No ale to jest zarąbiste. Poczekajcie, otworzę to. Jakoś, jak to się w ogóle otwiera? Tutaj. Dobra. Otwieramy. Nie, no fajne. Nie, no naprawdę. Zarąbiste. Patrzcie. Tutaj mamy ten. Tu zakładamy sobie tą końcóweczkę. Wow. Tu jest takie przedłużenie jakby tego. To się ściąga? Nie, to się chyba nie ściąga. To jest jakby przedłużenie. Nie no, spoko. A co tutaj jeszcze, coś odkręcamy, czy tylko to się kręci? Nie, to się tylko kręci tak, jak będziemy kręcić, żeby nam na przykład gumowych rękawic nie szarpało, nie? Wiecie, o co chodzi. Ale powiem wam szczerze, że taka końcówka kręcąca mnie na przykład troszeczkę denerwuje. Jak coś odkręcam, to jakoś mam takie dziwne poczucie, jakbym nie miał takiej władzy nad tym śrubokrętem do końca. Dobra, zobaczmy sobie jakiegoś bita z ciekawości. Fajnie się to ten wyciąga. Słuchajcie, no co mogę powiedzieć? Jestem totalnie rozwalony, w szoku, że coś takiego mi wysłał. Nie no, zatkało mnie. Bardzo ci dziękuję, szurze wodny, bardzo, bardzo. Nawet nie wiesz, jak bardzo jestem zaskoczony tą całą sytuacją. To na pewno się przyda, to jest bardzo praktyczne. Także zrobimy sobie może kiedyś jakiś taki filmik. W sumie nie wiem, czy chcielibyście w ogóle taki filmik na temat takiego zestawiku. No bo co, tutaj macie napisane, jakie są na przykład rozmiary tych Torxów. Na przykład Torx jest najmniejszy T5, potem krzyżak taki normalny PH1, 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 PH1. Oho. Nie wiem, o co chodzi za bardzo. Tutaj macie T9, H03. Wiecie co, zastanawia mnie jedna rzecz. Czy jest tutaj coś takiego, jak na przykład widziałem w PS4, śruby są w środku gwiazdki z dziurką, nie? Więc takie coś, jakby było, to było super, ale nie, nie ma. Nie, nie ma. Taki właśnie... Pokażę wam, o co chodzi, mniej więcej. Jak macie takie... Może zrobię lepszą tą. Jak są takie bity, to w środku tu jeszcze jest dziurka, że wkładacie i wtedy dopiero możecie kręcić, nie? I to właśnie jest właśnie w PS4 wykorzystane. Także muszę sobie coś takiego kiedyś kupić, albo po prostu zaszlifować ten środek, nie? W śrubie też można, żeby nie było go. I wtedy możemy zwyczajnie już odkręcić każdym takim tym. Także wow! Szacun, szacun. Rozwaliłeś system teraz dosłownie. Dobra, teraz lecimy co? Tu jest coś bardzo ciężkiego. Z tą kopertą bąbelkową, powiedzmy. Co kryje wnętrze? Uwaga, wysypiemy to. O ja! Oh my god! What is this? Ja pierdzielę! Ej,
To jest fajne. Kurde, tylko jak to się otwiera? Poczekajcie, dajcie mi chwilę, żebym pomyślał. Jak to się otwiera? Ten człowiek jest w ogóle głupi, nie może otworzyć pudełka. Słuchajcie, coś takiego to są frezy. Prawdopodobnie to są frezy. I te frezy mógłbym użyć przy. Jakie tu są w ogóle cieniutkie niektóre, o Boże, jak włos. Już naprawdę nie wiem dlaczego. Dobra, ja pomyślę tylko, jak to pudełko się otwiera, bo nie chcę tutaj nic zrobić. Tak patrzę, popatrzcie się, to jest takie zamknięcie dziwne. Zrobimy może bardziej ostrość. I nie potrafię tego otworzyć, no co za siara. Tak o, tutaj jest tak, no na pewno z tej strony się otwiera. Tylko co, ja muszę to. Nie no, rozkminiam otwarcie pudełka, wyobraźcie sobie to. A to się okaże, że to jeszcze w drugą stronę się otwiera. Albo tu jest jeszcze jakaś folia? Nie, tu nie ma folii. Albo jest? Nie, nie ma. No nie no. Nie mogę tego otworzyć, błagam. Nie śmiejcie się tylko z mojej. O! Nie, to się tak otwiera? Dobra, już nie będę tego zamykał, żeby potem się nie męczyć znowu z otwarciem. Patrzcie się, to są frezy. Ja kupiłem ostatnio dwa takie tylko. Gdzie ja je kupowałem, te frezy? Chyba przez internet albo. A nie, w tym, w elektronicznym jakoś. Tu jest jeden ułamany, ale spoko, nie no, naprawdę. A tu są takie malutkie. Jezuniu, igiełki, no pff, to już musiałbym wam pokazywać wielkość pod mikroskopem tych frezów. To są igły. Tak cienkie, że to, żeby tym przewiercić, to już raczej na jakimś porządnym takim statywie ręcznym, gdzie sobie jedziecie równiutko albo na gwincie, coś takiego, żeby się kręciło, nie? I minimalnie wchodziło w jakąś płytkę. Generalnie takie frezy są po to, przynajmniej tak mi się wydaje, zrobione, że jak macie płytkę jakąś elektroniczną, to możecie sobie dziurkę zrobić, przewiercić na przykład jakiegoś pada. I to jeszcze, jak wiecie, że to jest płytka jednowarstwowa, a nie kilku, bo możecie wtedy uszkodzić taką płytę. Albo coś też popróbować sfrezować, tak? Sfrezować na przykład klej, który jest na układach. A takie cienkie, no już myślę, że bez problemu mógłbym użyć. I to nawet takim cienkim mógłbym się wbić delikatnie pod układ. Wow! Wielkie dzięki. Będę to na pewno kiedyś testował właśnie z tym klejem cholernym. Dobra, co tu mamy jeszcze? Powerbank. Słuchajcie, powerbank. Oj, spróbuję ostrość dać. Jaka to jest pojemność? 2200 mAh, input 5 V, 1 A, a wejście, poczekajcie, spróbuję to jakoś tutaj, tą tasiemkę usunąć. Ale fajny taki powerbank jest, malutki, powiem wam. Żeby do czegoś tam. Lab 31. Słuchajcie, może zrobię teraz ostrość. Ostrzy? Chwila, zobaczę, jak ja mam ustawionego autofocus. Continuous. No, chyba tutaj już będzie maksymalna ta ostrość. Coś takiego. Tutaj jest ładowanie. Aha. Go można nawet otworzyć. Wow! Słuchajcie, mamy płytkę jakaś w środku, nie? Z lająkiem. Z lająkiem. Jakimś takim. No dobra, spoko. Rozumiem, po co już była ta taśma. Ale też można zawsze sobie taki powerbank podkleić, nie? Albo też wymienić na takiego lająka. Na jeszcze jakby wydajniejszego. A jest sklep taki właśnie. Coś 18650.pl, gdzie możecie sobie tam kupić przeróżne lająki. Dobra, to na bok.
Odłożymy. Co my tu mamy jeszcze? Zobaczmy sobie, co kryje ta płytka. Tak, postaram się, żeby tego nie uszkodzić. Generalnie w ogóle... Co to jest? Jakaś elektronika. Wow. Jo! O kurna! Patrzcie, jaki wyświetlacz piękny. Nie no. Coś pięknego. Jeszcze nie wiem w ogóle, co to jest za rodzaj wyświetlacza, ale mamy tutaj chyba podłączenie do jakiegoś tam modułu, nie wiem, czy Arduino, czy AVR. Naprawdę, tego wam teraz nie powiem. Tutaj jest jakaś naklejka. Słuchajcie, ja muszę zrobić makro, żeby wam to pokazać bardziej, ale to już jest kosmos, naprawdę. Zobaczcie. Coś takiego. Coś tam. Anstar 2004L, rewizja D. Jakiś tutaj numer seryjny. Tu jest jakaś płytka, która jakby konwertuje ten cały sygnał do tego LCD-ka, tak mi się zdaje. Potencjometr. Układ jakiś. Nie wiem, czy to jest Philipsa, taki znaczek, czy co? Jakaś zworka. Jeżeli chodzi o drugą stronę, no to macie wyświetlacz. Spory, to jest naprawdę duży wyświetlacz. Zaraz wam bym pokazał mniej więcej jakiś telefon może, czy coś. Słuchajcie, jestem rozwalony. No, bardzo duży wyświetlacz. Przepięknie on wygląda. I powiem wam, że czuję, że będzie zabawa z tym wyświetlaczem przednia, bo uwielbiam takie tematy, programowanie na przykład w Arduino. Dobra, poczekajcie, ja wam przyniosę jakiś telefon dla pokazania, jaki ten wyświetlacz jest duży. Albo zrobimy jeszcze też takie porównanie do miernika LRC T4 i zobaczycie, że to jest gigant. Dobra, słuchajcie, przyniosłem telefon dla porównania. Patrzcie, to jest telefon 4-calowy, a ten ekran prawie jest takiej wielkości jak w telefonie. Coś pięknego. Dla porównania wyświetlacz w mierniku LCR i zobaczcie, jaka jest różnica. To są... No naprawdę jest sporo, sporo, dużo większy. Także jestem w szoku. Ile tu może być pomysłów do wykorzystania tego? To już naprawdę można na takim wyświetlaczu zbudować coś pięknego. Zakładając oczywiście, że to będzie sprawne, tak? Bo jeżeli jest sprawne, no to chylę czoła. A jak nie, no to może postaramy się coś tam ponaprawiać. Zobaczyć. Ale niezłe, niezłe, nie. No to daje dużo możliwości, naprawdę. Jeżeli chodzi o jakieś takie projekty z wyświetlaczem LCD do jakiejś stacji T12, takiej już totalnie fajnie rozbudowanej. Nie mówię, że nie. Dobra, słuchajcie, lecimy z tym woreczkiem, co tu jest. Ja pindole, dziękuję ci bardzo. Kurde, jeszcze wyświetlacz do Arduino. A ja miałem taki malutki. A to jest ten 120 chyba 8 na 64. A ja miałem 128 na 32, czy jakoś tak. Patrzcie, wyświetlacz do Arduino. No też mega pomysł, żeby robić na nim jakieś projekty. Nie no, ja jestem w ogóle w szoku, że takie rzeczy mi powysyłałeś, szczurze wodny. Że to jest warte wszystko przynajmniej 100. To jest przejściówka z portu do tego iPhone'a do jakiegoś takiego większego. Jak do tabletu, nie? Tego to nie wiem. No nie, no super. Dziękuję ci, bo naprawdę takie rzeczy są cholernie praktyczne. I mówię, to już takie projekty właśnie na bazie wyświetlaczy LCD można fajne rzeczy robić. Jeszcze jak ma się drukarkę 3D, jakieś obudowy się porobi. Cud malina. Cud malina. Rozpakowujemy sobie ciężką paczkę. Bardzo ciężka ona jest naprawdę. No waży z 2 kilo przynajmniej. No na pewno więcej niż paczka cukru. Słuchajcie, otwieramy ją powoli, cichutko.
Łobuzy. Boże, myślałem o czymś ostatnio, wiecie o czym? Żeby sobie zrobić sterowanie żaluzjami, znaczy żaluzjami, takimi roletami w domu. I patrzcie, co ja tu widzę. No nie, no. Czytasz w moich myślach chyba w ogóle. Dokładnie myślałem o sterowaniu roletami. Ja już się patrzę w ogóle na rolety. I tam jest idealne miejsce, żeby taki silnik zamontować. Idealne. Jeszcze nam pilota to zrobić. Będę robił kiedyś taki projekt. Na pewno. I to bym upchał w jakiejś malutkiej, kurde, skrzyneczce, do której bym tam przymocował do okna. Kurczę. Silniki też zabawa. To mnie też kręci, kurde, taka rozkmina właśnie z sterowaniem silniczkami. Zobaczcie tutaj. Stepper. Trochę waży ten silnik. Stepper typ 17PU myślnik H018 myślnik G21 Made in Thailand. Ja pierdzielę. No, takim czymś można się bawić, powiem wam szczerze. Nie no, ja już mam takie w głowie pomysły dziwne. Na przykład taki silniczek zrobić do mini taśmociągu. Malutkiego. Który by sobie coś tam przeciągał i wysypywał gdzieś, nie? To już w ogóle takie rozkminy dziwne. Tutaj też silnik jakiś kurczę fajny. Wow. Będę musiał się kiedyś kurde pobawić z jakimiś silniczkami, naprawdę. Stąd ta waga, bo powiem wam, że jeden waży z 300 gram przynajmniej. Tu też potężny silnik widać, duży, fajny. Kurczę. Ale będzie zabawy. Nie no, ja tylko czasu nie ma, nie? Praca, po pracy, kurde. Zamiast odpoczywać, to będzie rozkmina różnych rzeczy. Ale te silniki są zarąbiste. No, nie, idealnie się nadają na jakieś takie sterowanie rolet. Myślę, że pociągną. Podciągnięcie tam minimalne tego, co jest na roletach, takich foknie. Przecież tam nie ma wielkiej siły, żeby to ciągnąć. Przynajmniej, że tu jest przekładnia taka, że będzie powoli chodziło, ale podciągnie bez problemu. Ło, kurno, ale silnik. Tutaj też od czegoś. Ale tu już widać, że jest taki... No... Nie powiem. Tylko jak on był zamontowany. Spory. Bardzo. Ciężki. Następny silnik. Stepping Motor. Oki. Firmy. 713-3A. Nie, 713-1A. Q1. Made in China. 9,5 ohma. 7,5 stopnia, jakby jeden krok taki, czy jakoś tak. Super. No i tu następny silnik. Ile ma pinów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pinów. NMB, myślnik MAT, model PM55L, myślnik 048, myślnik SPX5. Taka jest nazwa tego tutaj. Thailand. Zarąbiste. Jestem ciekawy w ogóle, będę musiał sobie powpisywać potem w Google jakieś parametry tego i będą też rozkminy na pewno z takimi silniczkami, bo powiem wam, że myślałem właśnie pod kątem rolet właśnie. Skąd tu skombinować sobie jakiś taki silnik? No i proszę, i dostałem ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem silników. Nieźle, nie? Dobra, to sobie odłożymy na bok tą paczuszkę. Cholernie ciężka. No i co, moi drodzy? Przechodzimy do wisienki na torcie, czyli otwarciu obudowy, która została wydrukowana na drukarce 3D. Tak jak mówiłem, jeszcze raz wam pokażę, o którą obudowę chodzi. Aha, muszę się przełączyć na Firefoxa, żeby nie wtopić znowu.
Chodzi o tą obudowę dokładnie. Otwórzmy sobie ją. I popatrzmy, jak ona wygląda. No przepiękna, naprawdę. Fajny guzik tutaj do włączania, wyłączania tego. I tutaj macie model 3D. Możecie sobie na przykład kliknąć tą ikonkę i ładuje się wam. Także możecie sobie obracać tą całą budową i patrzeć, jak ona jest zrobiona, nie? Możecie nawet zooma zrobić, jak jest wewnątrz. No generalnie zarąbista sprawa. To jeżeli chodzi o Firefoxa i tą obudowę, to teraz sobie przejdźmy do otwarcia tej paczuszki. I oczywiście, po co będzie ta obudowa podpięta? Pod ten właśnie tutaj zasilacz. Tą obudowę całą rozwalimy, położymy ją gdzieś na bok. No i będziemy przerabiali sobie ten zasilacz pod już fajnie wyglądającą obudowę, którą wydrukował użytkownik Szczur Wodny. Słuchajcie, wygląda to tak. No, przepiękny panel frontu. Bardzo ładny. Z tego co wiem, to był taki motyw, że Szczur Wodny tutaj czymś pomalował, zmatował to, czy jakoś tak. Ale wygląda to zajefajnie. Ładnie się komponuje czarny z takim fioletem. Mi się podoba. Ale obudowa mega, no przepięknie to wygląda. Tył też jest czarny. Nie, bardzo ładnie się komponuje ten kolor z czarnym. Powiem wam. Pasuje. Czarny z takim fioletem. Można powiedzieć, no nie wiem, jakby może troszeczkę niebieskości, granatowego takiego koloru, ale wygląda to zarąbiście. Patrzcie się, tu można go wyjąć. Grubość, jeżeli chodzi, to jest coś takiego. Wiesz co, Szczurze Wodny, powiem ci tak szczerze, że to, co zrobiłeś tutaj, takie właśnie, jak ty tam pisałeś, zmatowienie, mi się podoba elegancko. Nadaje to jeszcze takiej wersji bardziej jakby pro. Naprawdę. Superancko to wygląda. Zobaczmy sobie drugą stronę teraz, jakbyśmy wyjęli. No. Fajnie wygląda taka zmatowiona powłoka. Naprawdę. Bardzo fajnie. W środku są jeszcze, słuchajcie, śrubeczki. Wow. Właśnie, to jest taka ciekawostka, bo załóżmy, mam taką drukarkę 3D. I co? I chyba lepiej zaopatrzyć się w jakiś taki zestaw śrubek z przynajmniej z 500 sztuk, żeby potem, jak sobie drukujecie takie obudowy, móc je właśnie skręcać, nie? Bo jak co z tego, jak wydrukujecie, jak nie będziecie mogli tego poskręcać? Patrzcie. Wydrukowana. Chcecie zobaczyć może z bliższej odległości, jak wygląda powłoka tej obudowy. Postarałem się to pokazać. Drukarka Ender Trójka. No dla mnie jest spoko, naprawdę. Także ja sobie też chyba sprawię jakiś taki prezent przyszłości w tym roku z AliExpressu. Może mnie nie dorwie jakieś sło, chociaż podejrzewam, że dorwie, jakbym z Chin kupował, ale będę szukał jakiegoś magazynu w Europie, żeby właśnie uniknąć podatku i cła i tak dalej. Tak wygląda. Piękne tutaj otwory wentylacyjne, bo jak wiecie, ten zasilacz ma w środku wiatraczek. Po przekroczeniu 50 stopni już jest załączany. Bardzo ładnie to wygląda. Powiem wam, że nawet wolę powierzchnię taką niż centralnie typu takiego z połyskiem, bo wtedy opalcowanie to by było widać na takim czymś masakrycznie. Tak jak na przykład PS3 nie miała tą obudowę taką czarną, że każde dotknięcie i widzicie,
już swoje odciski palców. Także obudowa wygląda kozacko. Bardzo fajnie. Tylko teraz jeszcze pytanie, gdzie jest przód, a gdzie jest tył? Bo tak jak to ściągnąłem, nie wiem. Aha, dobra, tu chyba będzie. Tu chyba jest tył. Tu jest bardziej od strony tych żeberek, czy strony tej? Słuchajcie, aż muszę jeszcze raz zobaczyć sobie na Firefoxa. Gdzie jest ten tył? Tutaj. Spojrzę na tą. Ale on tutaj nie pokazał za bardzo. Aha, tu jest ten. To jest wiatrak, a tu co? Zasilanie. Nie pokazuje właśnie, z której strony jest. Nie widzę po prostu, gdzie jest TT. Powiększenie. Jak się tak spojrzę, to jest przód. Aha, nie, to jest chyba ten przód. Wiecie, tutaj jest bardziej z przodu, czyli to jest od tyłu. W ten sposób jakoś, albo jeszcze inaczej. Albo tak, tutaj ładnie jest zmatowione. I tutaj mamy przód tej obudowy, też pięknie zmatowiony. I będzie piękna obudowa pod zasilacz. Bardzo Ci dziękuję, naprawdę. Super. No przynajmniej będzie to o wiele ładniejsze niż takie coś. Porównajcie sobie to, a teraz jak będzie w tym, gdzie jeszcze tu będą 3 razy USB. Ha, piękne, nie? Do baterii. Do baterii właśnie chyba nie. Chyba wyrzucę już ten moduł. Albo może coś sobie jeszcze bym pokombinował z tyłem. A nie, nie, nie. Tutaj na razie nie. Jakiś włącznik tylko bym tutaj mógł sobie dodać. Tutaj wiatraczek, tak? Wiatraczek. Właśnie zastanawiam się, jak w ogóle ten typ to rozwiązał. Czy on ściągał wiatrak z tej przetworniczki, zasilacza? Czy dodał jakiś drugi wiatraczek? To jest ciekawe, bo tu ewidentnie widać, że to jest wejście właśnie na ten wiatrak, który jest na tym zasilaczu. Tylko pytanie, czy jak go ściągnę, to on będzie chłodził tak bardzo dobrze, jakby był na zasilaczu, nie? To jest właśnie ta rozkmina. Ewentualnie mógłbym podłączyć tutaj zasilacz na 5 V jakiś, też taki malutki. I żeby sobie chodził, jakby się załączał tamten w razie tego. Tylko musiałbym właśnie rozkminić to załączenie, jakby to wyglądało. No dobra, na razie tą rozkminę zostawię dla siebie. Ale jest pewne, że tu będą 3 złącza USB. I tylko będzie jeszcze pytanie, które będą miały na stałe plus 5 V bez żadnej regulacji przez tą płytkę, a jedno, żeby miało regulację połączoną właśnie tutaj z tym wyjściem do regulowania amperów i napięcia. Także zakończę na tym filmik. 48 minut, także myślę, już dużo jest tego kręcenia. Jeszcze raz na samym końcu podziękuję. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. To, co zrobiłeś, to przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Spodziewałem się, że no, na pewno się nie spodziewałem takich rzeczy, typu wyświetlacz taki duży, jakieś narzędzia, żeby sobie coś tam robić, do Arduino wyświetlacz. No, tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc, naprawdę. Chylę czoła, klękam na kolana, że tak powiem. Także pozdrawiam wszystkich YouTuberów. Ja idę sobie teraz coś wszamać, bo troszeczkę głodny się zrobiłem. Także trzymajcie się, pozdrawiam. Hejka.